Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Hubert Miściwojewski, Arkadiusz Tańcula. Pozwolę się przesunąć. Trzymam się, cześć. Witam Ciebie serdecznie. Co to był, Arku, za strój? Jakieś nowa inwencja twórcza widzę. Słuchaj, na programy. Nie no, co mi się wyświetla Alanik, no to mi się wyświetla jak tańczy, no. Jak coś takiego. I to mi się tak skojarzyło, nie wiem, z Disney Channel, z księżniczkami i w ogóle. Myślę, ubiorę się pod jego content taneczny, magiczny, czarodziejski i ten. No i przy okazji przetestuję, czy rzeczywiście jest Braveheart, bo nie wiem, czy on zna angielski, ale brave to znaczy odważny i czy to ubierze. Na początku tak nie chciałem, powiedziałem, no ale no pokażcie coś odważnego. Ja ubrałem, no więc jest odważny. Tyle. Nie, no ale słuchaj, no ale się przebrał, pokazał też no chyba dystans trochę do siebie, tak, no nie? Tak, 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 nie, no jest odważnym gościem, nie bał się, no nie? Kto normalny by się przy 25 tysiącach ludzi na żywo ubrał w strój księżniczki? Nikt. Słuchaj, myślę, że kilka osób by się pewnie znalazło, tak, nie? Tak, no, ale niepoważny gość, nie? O co chodzi w swoim konflikcie z Michałem Pasternakiem? Wiesz co, bo on sobie gdzieś uroił, bzdurał, wymyślił, nie wiem, gdzie on to przeczytał, czy kto mu to powiedział, może pewnie Filip Bątkowski, bo on jest takim mieszaczem, to pewnie on mu to powiedział, że ja z Alanem zablokowaliśmy jego, kurwa, występ na... Ale nie o Grega, nie, o Pasternaka, o Pastę. Że Pastę, wiesz, i... To przecież to w ogóle, mi się wydaje, że on po prostu strollował Grega tak jakby i wiesz, a ci jego fani, którzy nie znają jego sarkazmu, uwierzyli w to i w ogóle to było stary tak, że ja się budzę rano i bardzo rzadko mam tak, żeby dużo wiadomości na jeden temat dostawać, tylko jak się coś wydarzy. Mhm. No i miałem tak, dlaczego jesteś bałeś się Pasternaka za chwilę, dlaczego zablokowałeś Pastę, wytłumacz się to teraz, co, obstrałeś się, do KSW chcesz iść, a boisz się Pasternaka, ja myślę, co chodzi w ogóle, nie? No i potem gdzieś tam dotarłem do tego, on tam Instastory nagrał, powiedział, że nas w ogóle jakieś pierdolamento, to jest w ogóle nieprawda, on sobie to wymyślił, ubzdurał sobie, według mnie ogólnie to bardzo go to boli, że nie walczy na narodowym, bardzo by chciał walczyć na narodowym, no ale to jest trochę żałosne, stary, że zawodnik na takim poziomie, profesjonalista, prosi się o to, żeby brać udział w turnieju freaków, amatorów, wiesz, to jest śmieszne, to jest według mnie to jest upadek sportowca i to, co on robi, to jest żałosne i to nawet nie jest zabawne i tyle. Jak się chce, rzeczywiście, ja bym, inaczej, nawet jakby rzeczywiście był w tym turnieju, brzmiałbym to, ja wychodzę tam zawalczyć na narodowym, a kto tam jest, to nawet, sorry, serio, nawet nie zapytałem, kto się bije w tym. Po prostu podpisałem. Po kolei wszystko, bo jeszcze właśnie do tego zapytania przejdziemy, ale mi się wydawało, tak jak ja znam Michała i oglądałem te jego storki, co ja mówię, przecież on żartuje. Ja myślałem, że ty też żartujesz i potem nagle patrzę, nie, oni się serio kłócą, nie? Ja odbiłem to sarkastycznie, no. Ale to już dalej zostało odbite. Cześć, bo ktoś tam coś słucha. Ja już, potem to zostało odbite już ten, to już chyba nie są żarty, słuchaj, ja nie ma problemu, ja się nie boję nikogo, mogę się bić nawet z Pastą, spoko, tylko wiadomo, że nie w MMA czy coś tam, możemy się bić w boksie, on chyba bił się, z kim on się ostatnio bił w boksie? O Jezu, z Alanem bili się w boksie, duże rękawice, no ale to duże już raczej nie przejdą, to byś musiał bić się w małych, nie? Wiesz, to nie pokazał jakoś tam zajebiście, więc jak bardzo chcę, nie ma problemu, możemy spróbować się w takim czymś, bo wiesz, w MMA no nie ma szans, nie nadrobię tyle lat, wiesz, z nim tych zapasów i wszystkiego, ale nie boję się nikogo, jak on myśli sobie, że ja się go boję i ja sobie go chciałem go zablokować, to na co ty? Czekaj, bo moje takie zadymiarskie ucho usłyszało, że ucho, Pasta... On ma wielkie uszy! Że Pasta się nie pokazał dobrze w boksie, tak? Tak, no nie pokazał się dobrze. No gdzie jest tym Alan? No się nie pokazał. Nie wiem, nie oglądałem tej walki, ale na pewno się pokazał. Tak się poddymia, słuchajcie. Czyli co, w boksie byś przyjął, tak? Walkę z Pastą. Tak, no jak inaczej, no bo inaczej to nie, no nie wiem, MMA K1 nie ma szans z nim, bok się by mógł przyjąć. Ja myślę, że zresztą zaraz będzie rewanż miał z księżniczką i księżniczka mu i się skończy Dzień Dziecka. I się skończy Dzień Dziecka i skończą się friki, no i będzie szukał potem walk właśnie jeszcze ze słabszym imieniem. Z Daro Lwem, o, bo Daro ostatnio wszystkich zaczepia też, kurwa, to może z Daro zawalczą, czy coś. Daro, no. Daro na Twitterze szuka przeciwników, co? Ale a i tak, z tobą coś widziałem, ja ostatnią spinę. Ale tak, ja go uwielbiam po prostu, to jest mój hejter numer jeden, kurwa. On wszystkich tam zaczepia. No. Słuchaj, widziałem też, że wszedłeś na panel Wrzosek Bątkowski. No ale Filip nie chciał tam z tobą za bardzo dyskutować. I tu raz też ze mną nie chcę dyskutować poza tym, więc ciekawe, coś w tym musi być. No dlaczego mieliby, wiesz co, Oscar, nie? OW Boxing, on jest tam funflem dobrym z Grega, on mi to powiedział, że to Bątkowski tam namieszał, coś tam, a tu teraz na, widzisz, Bątkowski mi tam oczko puszczał na programie, czyli że coś kurwa rzeczy jest, ale żeby nie robić dymu na żywo.
To mam, bo wiesz, wiadomo, że mi tu powie, na żeby Marek, mówię, że tam pod dymie chcieliśmy coś tam. To mam, niech się tłumaczy na wizji przed ludźmi, bo ja się musiałem tłumaczyć na wizji, na konferencji przed ludźmi, że się niby obsrałem Grega. Także nie obsrałem się nikogo, nawet pasty potężnego władcy Targaryenina. Kurwa, on wygląda jeden do jeden. Dzisiaj nowy odcinek w ogóle, kurwa. A właśnie, dzisiaj poniedziałek, no. Tak, on trzeba obejrzeć. Ja jak oglądam... Jak Daemon. To on wygląda identycznie jak Daemon, tak. Więc kurwa, to jest tak zabawne. Kurwa, pasta. Władca smoków. Jeszcze jedna sprawa. Alan trochę zbyczał, widziałeś? Większy jest. Znaczy, przytył po prostu. Nie powiedziałem, że zbyczał, bo ile możesz zrobić? Ile możesz zrobić masy mięśniowej w 3 miesiące? No nic, no jest podlany po prostu. Jest podlany. Myślę, że to nawet in plus jest, bo przez to się spompuje szybciej i szybciej straci tlen w walce. W ogóle Alan coś jest kurwa taki, nie wiem, on za bardzo stał się taki sympatyczny, family friendly, coś kurwa, nie? Odjebało. Próbowałem go tu, że nie chamsko, przecież nie wyjeżdżam ani, wiesz, tam żadnych, tam nie wiem, jak Nathan, że o siostrze, że coś. Ja nawet go nie przezwałem go brzydko, nie wyzywałem go, wiesz, co, gdzieś go uszczypliwie, a on zamiast odbić, to on hamuje. Wiesz, i to jest tak, jak z kimś takim masz się bić i robić za dymę, jak on cały czas. Żeby tak wjechał, co? Na wasz face to face. Właśnie. Może kiedyś wiedzie. Kończymy, bo szef przyszedł, to musimy kończyć. Tak, kończmy. Arek, dziękuję ci bardzo.